Sosnowiec, kłęby dymu. Apel o pozostanie w domach Sosnowiec, pożar na wysypisku. Płoną pojemniki z nieznaną substancją. W środę po południu 16 września doszło do pożaru w rejonie składowiska odpadów przy ulicy Radocha w Sosnowcu, województwo śląskie. Palą się tam pojemniki z nieznaną substancją, prawdopodobnie z chemikaliami. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, przekazały służby kryzysowe wojewody śląskiego. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zaapelował jednak o pozostanie w domach. Pożar w Sosnowcu wybuchł ok. godzina 17. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, wciąż dojeżdżają nowe, poinformował straszy kapitan Tobiasz Klama ze Śląskiej Straży Pożarnej. Sytuacja nie została jeszcze opanowana, a płonąca ciecz zagraża znajdującym się w pobliżu magazynom ze zbiornikami z paliwem i samochodami ciężarowymi. Straż pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Apel o pozostanie w domach. Dym, który Państwo widzicie nad Sosnowcem, to efekt pożaru w rejonie ulicy Radocha. Wszystkie służby są na miejscu. Bardzo proszę o pozostanie w domach i zamknięcie okien oraz o maksymalne ułatwianie przejazdu wszystkim służbom, przekazał na Facebooku prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformował, że pożar nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Na miejsce skierowano zastępy gaśnicze z Sosnowca i okolicznych miast oraz jednostkę rozpoznania chemicznego. Najbliższe zabudowania dzieli w linii prostej od miejsca pożaru około 200-300 metrów.